Cześć. Będziemy teraz nagrywać 8 odcinek Archolos. Archolos czy Myrtany, ja już nie mam pojęcia, naprawdę. Kroniki Myrtany, Archolos. Chyba tak. Dobra. Kroniki Myrtany, Archolos. Zarządcy, już możemy iść? Wejdź, z tobą nie gadałem. Potem kup pancerz. Pokaż mi swoje towary. Obrona przed wszystkim. Premia do siły. Żany pas. Lekki skórzany pancerz. Nie mam tyle pieniędzy. Niestety. Widzę, że twój brat pracowitość dziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego... Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc. Myślę, że może się zgodzić. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Dzięki. Hej. A ty? Ty byś kurwa w urzędzie chciała pracować pewnie. No patrzcie, on nie wygląda naprawdę jak Wiglas. Się nie da inaczej powiedzieć. To jest mój klas i tyle. Czekajcie. Halo. Jesteś nareszcie. 500 expa. Nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Jak się mają? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami? Super. Czyli nas doceniają tutaj. Hej, ty! Nie mam żadnych dań. Mąkę. Mąka by mi się przydała. Worek mąki. Hej, czego ty tam szukasz? Książka. Jestem zajęta. Jest zajęta, zostawić ją w spokoju trzeba. No tamta siedzi, nic nie robi. Hej ty! Czego ty tam szukasz? Co? Skąd ty wiesz?
Idę kopać żelazo. Dzięki czemu wytworzę miecz. Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie... Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz. Czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Ech, niech ci będzie. Coś ci tam poka... Oczywiście. Jak... Dobra, mało pieniędzy mamy niestety. Patrzcie, drzwi otwarte. No i super. Do poranka. Bo chciałem manę sobie odnowić. A. Trzeba wzmocnić się magicznym kręgiem, no tak. Tu pokopiemy. No i też skóry kretoszczora byłoby mi potrzebne. Skóry szczura. Kowalstwo. Skóra kretoszczura. Do jaja, jak się okaże, że tu jest gdzieś kilof. Nie, nie było kilofa. Czyli rzeczywiście musiałem go załatwić sobie. Jeden smrodek żelaza. Plus dwa. Łupki. To ja na łupki to potrzebuję. No to tyle by tego było. Tyle. Mogę iść kretoszczury poszukać. Tak, to za wiele tutaj nie ma. Ciekawe, czy zawsze podejmowałem dobre decyzje, czy tutaj powinienem iść z bratem, czy z tamtymi. Jakbym z tamtymi poszedł, to pewnie stworzenia by nie pozabijały. Patrzcie, założył kuszę nagle. Tak to jest w gotiku. Wyciągasz kuszę, zakładasz kuszę, masz założoną kuszę. Kreto, szczury. Żadnych nie mam pozabijanych. Żadnych. Strasznie łatwa ta gra, naprawdę. Te stwory, które są w lesie, to... Olbrzymie szczury. Cie. Ej, Wulkan, rzeczywiście jest. Grafika zaraz wam się pokaże. Fajna taka. Nie skraszowało mi gry nawet raz, także stabilnie to działa.
Mogę coś zjeść? Pasztet z resztek. Zjedzmy parę grzybów. O, i super. Nowy poziom? Wow. Nie mamy żadnego pancerza. A czy powinienem się tym przejmować? Nie. Dobra, teraz przydałby mi się właśnie w tym momencie. Mam 15 punktów nauki. Piąty poziom. W tym momencie fajnie by było mieć te skóry kretoszczura. Żaboludź. Co? Co to było? Widzieliście to? Jakiś żaboludź. Nie mam pojęcia, co to jest. Ja chcę zabić kretoszczura, normalnego w życiu kretoszczura. Ale nie jest mi dane nigdzie spotkać czegoś takiego. No ale widzicie, jaki tu jest rozstaw trudności. Spotykasz wilki, a nagle jakiś żaboludź, który pewnie jest coś pokroju orka. Albo co najmniej szkieleta. Znowu we mnie strzeli jakiś. Normalny topielec wygłodniały. Tam jakiś morski dalej jest, to nie wiem, czy ja tam chcę iść. Tak to jest, jak się szuka jakichś konkretnych stworzeń. Ale kretoszczury zawsze w gotikach to były wszędzie, w każdej modyfikacji, w każdym gotiku wszędzie były. A w jaskiniach? Tu już szczególnie. A tu? Żaboludzi spotykam. No jaja jakieś. Jaja jakieś. Chwiopijca. Mogę podejść i ustrzelić za pomocą kuszy. No, takie noob friendly jest ta gra. Naprawdę? Takie mocne? Nie wiedziałem. Idziemy stąd. Gdzie ja spotkam kretoszczury? Kretoszczury. Kretoszczury. Tak, miałbym miecz. A tak, nie mam. Wkurzająco to. Bo ja normalnie w lesie bym się spodziewał, że mogę znaleźć takiego dziada. Tylko szczura. Tu spalone domki.
Tu nic nie znajdę. Już w ogóle. O, chrząszcze znajdę. No ale tak to widnie. Pierścień mocy. Ciekawe. Ciekawe. Plus 3 siły. No spoko. Ja myślałem, że węgiel to znajdę. A węgla nie znalazłem. Znalazłem tu pierścień. Buława? Mam ciągle ten miecz Timo. Słyszę gdzieś chyba chrząszcze, tak mi się wydaje. Młodycik. A tu wyżej da się dojść do czegoś? Na przykład tymi półkami skalnymi? Sztaw królewski. Wow. Myślałem, że tu jakaś... Ogniste ziele, światło, wino. Kurwa, ja robię za wszystkich, za zielarza, kowala, wydobywam surowce. Tylko, no, nic mi nie idzie tak w dobrą stronę. Tak, wszechstronnie uzdolniony jestem. Ale ktoś, kto jest dobry we wszystkim, to jest dobry w niczym. Jak dla mnie takie powiedzenie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Lepiej być specjalistą w wąskiej... Cześć, nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? Możliwe, że mam. Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Oczywiście, odwdzięczę się. Oto ser. Dzięki wielkie. Hej. Ten ze szczurem. Trzymaj się. Siema ogonek. Skąd się tacy ludzie biorą? Dobra, sporo już tu chyba zadań porobiliśmy. No tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest topielec w ogóle, patrzcie jak blisko. Dobra, poszedłem coś posmażyć sobie. Ja chyba muszę w drugą stronę od miasta wejść. Jak mi się wydaje. Ten se na flecie gra. Ty. Mam. Masz. 18 sztuk złota. 102. Bardzo możliwe, że wbiję swoją upragnioną ilość siły. Skóry kretoszczura to nie wiem, gdzie mogę kupić. Czy mogę w ogóle kupić? Chodź na chwilkę. O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę. To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało.
No i teraz mam go za dużo. Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się z kimś podzielić. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za... Wezmę to mięso. Proszę bardzo. No pewnie. Ja mam lepsze pytanie. Czy tutaj... Bruce. Ej, ty. Poznany. Moje baranki. Stone miał mnie uczyć, tak? Hej. Tak, trzyma. Mamy 33 siły. Hej. Nie ma. Czy ja rzeczywiście... Usacz, broń dwuręczna, łupka żelazna. Czas nam. Co ja mogę z tymi samorodkami zrobić? Czym? Patrzcie, co tu się dzieje. W ogóle. Kim wy jesteście? Trzeba było mnie spytać wcześniej. Volker. Nie daję jałmużny. Kim jest? Nie widzisz, że coś... Tego się mogę zapytać. Hej. Jak wygląda? To mały chłopak. Zgaduj... A, ty mówiłeś, że... Gdzie znajduje? Idąc drogą na południe, dotrzesz... Kiedyś służyła rybako... Dobra. Mapę warto by było kupić. Ten jakoś... wypatruje dziwnie. Powiem ci to jako osoba, która sporo łazi po okolicznych lasach. Bez porządnego wyposażenia nawet nie myśl o tej wyprawie. Wieża sygnałowa znajduje się tylko kawałek na południowy wschód. Sprawa ma się gorzej z obozem drwali, ale jest kilka sposobów, by tam dotrzeć. Możesz minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam przysięgam na węglarza nosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni. Jeśli przeprawa przez rzekę cię nie zachęca, to zawsze zostaje ci dłuższa trasa przez las. Skręca. Naucz? Pewnie. 100 sztuk złota za wszystko. Już tak nie mamy punktów nauki. W którą stronę? Idźmy gdziekolwiek.
już możemy jakby wychodzić poza wioskę. Raczej nie powinno to nam bardzo szkodzić. Myślałem, że za mną jakiś jest. Tam jest jakaś jaskinia. Tam bym się udał. Fajnie, że krzyczą. Super. Kurwa, to jest gotik jeszcze. Czy to już gotik, czy jeszcze nie gotik? Czy już nie jest gotikiem? Czy jeszcze jest gotikiem, czy już nie jest gotikiem? Szkielet goblin. To młode. On jakiś bardzo dorosły. Muszę wejść do niego? Hej! Niech ci Inos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Nie masz się już czego obawiać. Na pewno? Na pewno. Jak długo? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, O, fajnie. Dobra. Przysyła mnie Folka. Większość z nich wymyła woda i pewnie już dawno dotarły do morza. Ale na... Tylko nie każ mi... Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Czy to zaraz obok. Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była koszmarna. Nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem. Była tam, o, koło tych drzew, naprzeciwko. Trzymaj się. Proszę. Dobra, idziemy. My bez problemu daliśmy sobie radę. Weźmy też od razu z tej łódki. Ej, ale to jest... głupie i dziwne. Skrzynia pełna ryb. To ta bestia? Pewnie ta bestia.